Takie to, proszę państwa, sytuacje są. Okej. O, dzień dobry. Boże drogi, widzicie, kurde, człowiek korzysta z tych narzędzi, narzędzi Google'a, żeby zobaczyć, jak wygląda sytuacja na streamie. I one nie pokazują nic, a na tymczasem na czacie się tutaj jakieś życie obudziło. Zobaczymy, co tutaj można zrobić. Oj, coś źle kliknąłem. No dobra. Jesteśmy jeszcze na etapie testów, żeby wszystko było jasne. Nie powinniście wymagać ode mnie zbyt wiele, bowiem to są wszystko próby. Tak w zasadzie do końca tygodnia to będą próby. Ale mam już jakiś plan. Mam już jakiś plan i nawet dzisiaj byłem prawie gotów go wykonać, ale niestety żona mnie porwała na jakiś obiad i ledwo zdążyłem wrócić. Nie przygotowałem nic. Zatem plany zrealizowane nie zostały, ale to nie szkodzi. Bo możemy sobie posiedzieć i pogadać. Co ja tu mogę? Jakoś muszę jakiś tam tryb spowolnienia włączyć na tym czacie, ale ten tryb spowolnienia do diabła ciężkiego, kiedy czat jest wyjęty na zewnątrz z okienka, z tych ustawień YouTube'a, to nie ma tej opcji. Więc do diabła ciężkiego. Słabo to wygląda, ale można coś tutaj, tak, trochę prześwituje. To jest zaplanowane, więc to się nic nie dzieje. Chciałem zobaczyć, czy tym razem będzie muzyka dla was dostępna. I mam taki plan, żeby to sprawdzić. I już za chwilę, już za moment. Radio Rock. Gdzie jesteśmy? Tutaj. Radio Rock. Nie wiem. Czy dajcie mi znać, jeżeli muzyka u was leci, to będzie cacy. Ej. Witam serdecznie. Powinna grać już teraz muzyczka. Tak to wszystko jest. No. No i tak leci. No i bardzo dobrze. To jest taki dobry początek. Dziękuję za informację. To jest zawsze, ja zawsze muszę poczekać tak ze 20 sekund na waszą odpowiedź. Ale potem dostaję takim hurtem, że nie wiem zupełnie, co się dzieje. No taka tam... Najchętniej to bym odtworzył kilka kawałków naraz, ale... Nie mam odpowiedniej aplikacji na komputerze. O, jakie spokojne rytmy, proszę państwa. Niech sobie lecą tutaj z nami, nie? Cyk, cyk. U, tego nie chciałem. No nie, popsułem. O, rany boskie. Okay. No i elegancko. Ta, 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 ra, ta. To niech sobie leci tutaj. Nie wiem, czy czasami nie za głośno leci. Może trochę ściszę. No i tak może. Moi Boże, deklaracje miłości na każdym kroku. Okej, jeszcze mam kilka pomysłów na to, jak tutaj zorganizować wszystko. Zobaczcie. Znaczy, jak mówię, jesteśmy teraz na etapie testów. Bardzo mi miło, że żeście mnie odwiedzili. O, tajny kanał mojego syna! Nie, nie to! Oh, kurde! God damn it. Nie, no nie jest taki tajny. Ale tam są filmy. To może wam pokażę nawet, a może nie. Zobaczymy. O, jak to teraz ukryć? Czekajcie, jest taka sprytna sztuczka. Cyk. I teraz nic nie widzicie, a ja mogę tutaj podziałać. No dobra. Nie, to są filmy, w których też moja żona występuje i nie są to pornusy. W żadnym razie. Nie, moja żona nie byłaby zachwycona, gdybym ja je gdzieś pokazał. Więc
Odpalimy sobie zaraz. Więc to, co chciałbym zrobić, to może delikatnie tutaj włączę czata. Może się jakoś uda. Zaraz, czekajcie. Więc mogę tu włączyć i wyłączyć sygnatury czasowe, tak? Aha, to jest to. Wydziel okno, uczestnicy. Gdzie tu się taki tryb spowolnienia daje? O, proszę bardzo. Tryb spowolnienia muszę wam ustawić. Okej. Okay. Enter. Jeszcze sobie pogadamy. Ja tu widzicie, kurde, jestem... wydziel okno czata. Tak, to okno czata będzie sobie tutaj gdzieś na ekranie. Uwaga. Things. Żebyście wiedzieli, że ja tutaj coś tam czytam, nie? I oczywiście zgadza się, zasłaniam wszystko, ale to nie szkodzi. Ktoś mówił, że to, żeby to zatrzymać, to można spowolnić. Jakoś tak. A może to nie jest najważniejsze, co? To czekajcie, to zrobimy sobie... Kurde, przepraszam za te eksperymenty wszystkie. Czekajcie, jeszcze tutaj. Zaraz się skupię tylko i wyłącznie na was, okej? Chciałem się zastanowić, jaki układ tego tutaj wydarzenia będzie najlepszy. I dochodzę do wniosku, że muszę poszukać sobie ciekawszego. Na przykład zrobimy sobie tak. Mam tu przygotowaną serię różnych ciekawostek. Ona jest gdzieś tutaj. Okej. I uwaga, teraz będzie tak. I tada! Podwójny rok. Proszę Państwa, i radźcie sobie z tym. Dzień dobry zatem. Witam Was bardzo serdecznie. Zaczynamy Radio Rok na żywo dnia 4 maja 2017 roku. Co chcecie mi powiedzieć, że cały czas leci ten sam kawałek? Niemożliwe. Zmieniają się. O, jak uroczo dzisiaj będzie. Dużo rzeczy mi tu piszecie. A teraz muzyczka znowu jest za głośno. O, do diabła. Jeszcze ją trochę obniżymy. Jest okej teraz? Nie będzie przeszkadzało? Niech coś się dzieje w tle, nieprawdaż? Ja wiem, że mój green screen pozostawia wiele do życzenia, on nie jest idealny. Nie mam odpowiedniego oświetlenia. Dobra, okej. Okay. Ustaliliśmy, czy nie podoba wam się, tak? Za dużo roków naraz, dobra. Okej, w porządku, w porządku. Mam jeszcze inną propozycję dla was. Mogę ją zaraz tutaj wprowadzić w życie. Co by tutaj... Ja mam taki wybór, mam duży, że nie mogę się zdecydować. Wiem, co zrobię. To będzie taka jeszcze tajna reklama. Mój Boże, jaki ja jestem cwany! Zróbmy sobie może... Niech dzisiaj będą nam towarzyszyły... O, takie widoki. Czekajcie. Jeszcze nie wiecie, czego się spodziewać, ale ja już wiem. Okej. No i już jestem. Już mi ktoś proponuje charytatywny live. To bardzo jest to dobra propozycja, ale w jakiej sprawie miałam tą charytatywność swoją poprowadzić, co? Ojejku. Już Rafał do mnie napisał, korzystając z superchata. Bardzo cię pozdrawiam, Rafale. Witam serdecznie, Remik. Jak tam dzień? Bo u mnie w Birmingham całkiem fajnie i dzień taki ładny. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie w tym twoim Birmingham, tak to się wymawia. Ładny dzień w Birmingham. Tam masz ładny dzień. Myślałem, że tam, kurde, tylko deszczowo u was. Ja chciałem powiedzieć, że mam bardzo dużo widzów z Wielkiej Brytanii, którzy, bo widzę to na swoich statystykach. Oczywiście nie tak dużo jak w Polsce, nie? Ale sporo jest widzów z Wielkiej Brytanii, co mnie cieszy niezmiernie. Pozdrawiam cię serdecznie i u mnie dzień też jest nie najgorszy. Chociaż tak trochę, szczerze mówiąc, mogłoby być cieplej. No ale jest jak jest.
Jak pompki? W porządku. Dzisiaj zrobiłem 30. więc okej. Okay. Coś tam robię jeszcze. Ciągle. Ale robię pompki pod kątem na schodach, ponieważ jak robiłem płasko na ziemi, to mnie nadgarstki za bardzo bolały. Niezależnie od tego, jak je ustawiałem. Birmingham. No wiem, że tak powinno być, więc... Tak, też mam widzów z Niemiec, mam z różnych krajów widzów, to oczywiście, ale z Wielkiej Brytanii jest najwięcej, przynajmniej jeżeli chodzi o widzów zagranicznych. No. Mój syn ma 9 lat. 9 lat ma. Przemyślenia na temat nowego trailera Darksiders. I to Mateuszu Szymiczku jest... Tak to się nazywasz? Szymiczek. Mateuszu, to jest bardzo dobre pytanie i właśnie to jest jeden z moich pomysłów na to, jak tą serię... Znaczy, jak zrobić sobie Radio Rock. Czekajcie, to sobie zminimalizujemy. I zobaczymy sobie, poszukamy sobie nowego trailera Darksiders. Na białym tle mój green screen fatalnie wygląda. Dark... Czekajcie, muszę zmienić tutaj. Okej. Darksiders 3. Był gdzieś trailer, nie? Skąd tutaj by wziąć ten trailer? Właśnie, jak będę robił już na poważnie, to będę miał wcześniej te trailery przygotowane. Ale raczej rzadko będę... pokazywał. To będzie tak, to będzie trailer? No dobra, niech będzie z IGN. Przynajmniej wiem, że to jest autentyk, nie? I zaraz go sobie obejrzymy. Bo mi się spodobało to, muszę przyznać. Wyglądało nieźle. Cyk. O, czekajcie. Mam delikatny przegłos i teraz cyk. I już jestem tutaj malutki. A może tak. A może tak. I nikomu nie będę przeszkadzał. Nie widzieliście trailera z tego? Z Darksiders 3? Trafił się niedawno. Ale jak mówię, obejrzymy sobie ten trailer raz, a potem jakby to Radio Rock nie ma być gamingowe, więc tak tylko dałem się namówić, okej? Hello, brother. Tak, możemy być. Pozdrawiam Irlandię również. Dziękuję za pozdrowienia z Irlandii. With pleasure. Czy subskrybuję PewDiePie'a? Oczywiście, że subskrybuję. Bardzo lubię PewDiePie'a. Zwłaszcza jego gamingowych materiałów, takich gameplayów to nie oglądam za bardzo. Bo wolę sam nagrywać. Ale takie wszelkie materiały innego rodzaju, gdzie on gada o różnych rzeczach, to oglądam, bo jest fajny gość z niego. To nie jest zaraza. Z jeźdźców apokalipsy jest 4, według tej mitologii, zdaje się. I mamy sobie wojnę, śmierć, zarazę i furię, tak? I to jest furia. To nie jest zaraza. To jest furia. Więc to tak. To tak, ale odchodzimy od tematów gamingowych, nie? Dzisiaj chcemy sobie pogadać. I to może być dobra okazja na pogadanie. O, pozdrowienia z Wrocławia. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam Wrocław za tym również. No, trailer Marvel Defenders to sobie przy następnej okazji obejrzymy, bo to jest właśnie taki fajny do pogaduch materiał. Kurde. Nie mogę za bardzo nawiązywać do moich postów na Facebooku, bo nie każdy widział i... Jest wojna, śmierć, zaraza i głód. No. PNDM do mnie pisze. Być może tak jest, ale najwyraźniej w Darksiders jest furia też. Więc... No bo taki będzie bohater trzeciej części gry, więc to...
pod tym względem to się zmienia. Ale strasznie mało, mało gadamy o maturze, nie? Co wy? Przecież matura jest. Mamy tu jakichś maturzystów dzisiaj na streamie? Polski był dzisiaj, nie? Jutro matma? Ja mam zawsze tradycyjną opowieść, za każdym razem jak są matury, oczywiście opowiadam o swoich maturach, co roku to samo dokładnie, więc mam dla was ofertę nie do odrzucenia, znowu powiem tę samą historię. Jest, są kurde maturzyści, no, pozdrawiam was bardzo serdecznie maturzyści, przechlapany co czas kurde te egzaminy zdawać. No, pewnie ci, tak, obecni maturzyści musieli też gimnazjalny egzamin zdawać, teraz nie ma, bo będzie 8 klas. Ale właśnie też dzisiaj rozmawiałem z żoną sobie jadąc samochodem o maturze i chciałbym wam powiedzieć, że to co ja odkryłem na swojej maturze i być może wy też odkrywacie na waszych i w ogóle jeżeli chodzi o sztukę pisania i sztukę rozwiązywania zadań. Kiedy piszemy wypracowania, kiedy wiem, że teraz te zadania są takie... Chyba się nie pisze własnych historii, nie? Tylko są wyznaczone zadania i wyznaczone kwestie i za to się dostaje punkty. Ale może jeszcze kiedy żeście pisali w ramach jakichś wypracowań szkolnych. Mi chyba 5 lat w technikum budowlanym zajęło zorientowanie się, że kiedy piszę wypracowanie z polskiego, to powinienem pisać to, co ja myślę. A do tej pory zawsze, znaczy wcześniej, pisałem to, co mi się wydawało, że nauczycielka chciałaby przeczytać. Czyli jakby dopasowywałem swoje pisanie do tego, co wydawało mi się, że należało napisać i tak dalej. Szkoła nie uczyła tego, żeby pisać swoją własną opowieść, nie? I tuż przed maturą jakby to zrozumiałem i maturę już napisałem według tego schematu, czyli pisałem to, co ja uważałem za wartościowe i ważne w danym temacie i dostałem 5 za to. Więc tego szkoła nie uczy jakoś. Może to się zmieniło. Może dzisiaj nowi maturzyści wiedzą, że jak mają pisać wypracowanie, to wypracowanie ma polegać na tym, że piszą to, co mają napisania sami, do powiedzenia sami, a nie to, co nauczycielka chciałaby usłyszeć na przykład. Bo takie zgadywanie to do niczego sensownego nie prowadzi. I druga sprawa to matematyka. Dopiero jakby 90% powiem tak, że ta matematyka, której się uczycie w podstawówce, to jest ta matematyka, która będzie wam potrzebna w życiu. To, czego się uczyłem w szkole średniej, to oczywiście uczyłem się tej matematyki, ale zupełnie nie byłem w stanie znaleźć praktycznego zastosowania dla tej matematyki. Wykresy, trygonometria, cała masa różnych zadań i równań, które no może mają jakiś sens, ale nie wiedziałem o tym w szkole, nie wiedziałem do czego służy ta matematyka i to było popieprzone. Dopiero jak poszedłem na polibudę, to się dowiedziałem do czego mogą całki służyć, do czego służą jakieś tam bardziej skomplikowane wykresy, bo to było w konstrukcjach, nie? To było wykorzystywane do obliczeń. Natomiast w szkole średniej totalnie nie wiedziałem do czego ta matematyka służy. Taka nauka dla nauki, sztuka dla sztuki i trochę bez sensu. Mam nadzieję, że teraz to się zmieniło, Holender. Nie wiem, ale życzę wam bardzo serdecznie powodzenia na tej maturze. No i proszę, opowiedziałem zupełnie inną historię niż ta, którą sobie zaplanowałem. No, może to i dobrze. Nie, no wiadomo, że matematyka rozwija masę rzeczy. Nie mówię, że matematyki nie należy się uczyć, nie? Ale zawsze im jestem starszy, tym jestem bardziej przekonany, że to ma sens, że niezależnie od tego, jaki przedmiot próbujecie opanować, jaka jest nauka, to głównym zadaniem nauczyciela powinno być też przedstawienie jakby rzeczywistych zastosowań tej wiedzy, nie? W matematyce tak nie było. Po prostu by były działy matematyki, które trzeba było opanować, ale do czego ona służyła, no to nie miałem pojęcia. Nie? I tyle. I dopiero na studiach się dowiedziałem. Może tak jest, no. Może dla młodego człowieka nastoletniego to byłaby zbyt przytłaczająca wiedza. No ktoś to może wymyślił. Nie? Za duża kamera? Kamera jest w sam raz. Wiem, wolelibyście oglądać gameplay, co? Nie! Musicie oglądać mnie. Sorry. Tak, tak to jest. Ja też nie lubiłem matematyki. Wydawało mi się, kiedy byłem w szkole średniej, wydawało mi się, że ja mam umysł humanistyczny, nie? Zawsze był ten podział na humanistów i jak tam było?
nauki humanistyczne i nauki ścisłe, nie? Wydawało mi się, że ja jestem humanistą, dopóki nie wziąłem się solidnie za matematykę. I jak się wziąłem solidnie za matematykę, to okazało się, że jestem i mogę i to robić. I w zasadzie uznałem, że nikt mi nie będzie narzucał, czy ja jestem humanistą, czy ja jestem matematykiem. Jak będę chciał być matematykiem, to będę matematykiem i jak będę chciał pisać, to będę pisał. Jedną i drugą rzecz mogę robić dobrze. A najlepszy byłem z fizyki. Fizyka mnie fascynowała zawsze. Żałuję, że nie poszedłem, że gdybym zamiast na budownictwo na Polibudzie poszedł na fizykę na Polibudzie, to najpewniej bym gdzieś dzisiaj robił coś innego niż YouTube'a. Więc tak to, proszę Państwa, się odbywało u mnie. Z jakiej gry najbardziej podobała Ci się muzyka? Ciekawe pytanie, jest mnóstwo gier. Wydaje mi się, że nawiązując trochę do wczorajszej publikacji, najfajniejsza, znaczy gry z jedną z najfajniejszych muzyk to jest Assassin's Creed, nie? Cała seria. Tam jest dużo, dużo fajnej muzy. Więc tak, może nie jest to jakiś... Może nie jest to jakieś wyjątkowo odkrywcze, ale jak macie ochotę, to pomożecie mi podrzucić jakieś tytuły gier, gdzie muzyka była świetna. To chętnie sobie poczytam. Nawet myślałem o tym, żeby zrobić... O, Life is Strange! Life is Strange jest świetna muza, tylko to nie jest taka muzyka, która towarzyszy grze, ale to jest taka muzyka... Taka, która jest gdzieś tam... Jest taka muzyka, no, że nasza bohaterka włącza sobie tą muzykę i słucha jej. Nie? To są kawałki normalnie. Skyrim. Life is Strange, wiadomo, Wiedźmin, no oczywista sprawa. Red Alert 3, to nawet nie wiedziałem. Okej, okay. No Wiedźmin, dużo Wiedźmina. Ori and the Blind Forest, też słyszałem, że muzyka jest dobra. To prawda. The Last of Us, nie wiem. The Last of Us była tak, to była tak dobra gra, że jakoś muzyka nie zwróciła mojej uwagi. Kiedy Overwatch? A jutro wrzucę. O 16 może? Zobaczymy. O, w Doomie. No pozdrawiam tego, kto napisał Doom. W Doomie była świetna muza. No taka ostra, kurde. Fajna była. To prawda. No co, tak wam zależy, żebym się trochę zmniejszył tutaj? No dobrze, no niech będzie. Trochę się zmniejszę. No, w Mafii 3 też była fajna muzyka, chociaż to już kwestia gustu, nie? No dobra, już nie musicie pisać. Strasznie dużo piszecie o tych. Jak ja zadam pytanie, to wszyscy chcą udzielić odpowiedzi. Bardzo miło. O Jezu, słuchajcie, dobra. Przegapiłem super czata, ale zaraz to zmienię. Przepraszam bardzo. Mam go tutaj. Więc... Young Penguin napisał do mnie jako pierwszy, a ja ale nic więcej nie napisałeś, młody pingwinie, ale pozdrawiam cię serdecznie. O Boże, Gleba Misiu napisał, witam Rok, pozdrowienia z Norwegii. Byłeś kiedyś w jakimś kraju skandynawskim? No nie byłem właśnie, a chciałbym się wybrać. Słyszałem, że fantastyczne rzeczy są. Musisz mi powiedzieć, co to jest 50 NOK? To jest jakaś waluta taka? Fajna waluta bardzo. Bejmer napisał, kocham cię tato, wysyłając mi 10 zł. Bardzo ci dziękuję, nieznany synu, a może nieznana córko, to bardzo miłe z twojej strony. I Dream także napisał, Dream Team napisał do mnie, co myślisz o cenach biletów na koncert Metallica? Nie uważasz, że to przesada sprzedawać bilety cały rok przed koncertem i to w dodatku tak drogo? Wiesz co, Dream Team je drogi. Nie wiem, ile kosztują te bilety. Jakbyś mi napisał w tej wiadomości, to bym mógł się jakoś odnieść, a tak to nie wiem. Poza tym, wiesz, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, ile teraz kosztują bilety na koncert. Więc no, nie odniosę się do tego. Przepraszam, jeżeli pomijam tego superchata, ale oczywiście zerkam tutaj i odpowiem. No. Nie wiem, ile się teraz płaci za bilety na koncerty. Nie mam zielonego pojęcia. O Boże. Co się stało, że przekonałem się do japońskich gier? Wiesz co, to nie jest tak, że ja się przekonałem do japońskich gier. Historie w japońskich grach moim zdaniem są tak opowiedziane w sposób...
jakby z wielu względów japońskie rzeczy mi nie pasują, w ogóle azjatyckie. Ja nie do końca rozumiem tego, jak to wszystko jest przedstawiane, ale trzeba przyznać, że Persona jest bardzo przyjemna. Ja bardzo dużo grałem w Final Fantasy VII i dobrze się bawiłem, ale ta pewna naiwność tej historii, to co w każdej historii opowiadanej za pośrednictwem gry, dużą rolę gra wyobraźnia odbiorcy. I w inny sposób historię opowiadają Europejczycy, Amerykanie, a w inny sposób historię opowiadają Azjaci. Jeszcze w inny sposób historię opowiada się w Bollywood. To jest pewne przystosowanie się odbiorcy, nie? Ludzie, którzy oglądają filmy z Bollywood, to są w stanie tolerować pewne uproszczenia, nie? Podobnie jest z opowieściami azjatyckimi. Tam też są pewne uproszczenia i pewne skróty, które mi są ciężko mi się jest z nimi pogodzić. Nie? Ja wolę taką europejską, amerykański sposób przedstawiania historii, chociaż on też nie jest bez wad, nie? To jest to. A Persona była okej. Okay, no. Bardzo ładna, plastyczna gra. To mi się spodobało bardziej. Remi, ty nie udajesz jak inni. No, bardzo mi miło, że tak myślisz. Fajnie by było. Znaczy, każdy... Jak byliśmy na majówce, to miałem też rozmowę tak z jarokowcami właśnie przy tym ognisku, że jest bardzo dużo takich trochę kontrowersyjnych twórców na YouTubie, którzy są lubiani, którzy są oglądani. W kontakcie osobistym są inni. Są tak drastycznie inni. Są mili, spokojni, nie przesadzają z wulgaryzmami. Nie? Natomiast na YouTubie odgrywają trochę inną rolę. I jakby absolutnie nie krytykuję tego. Nie? YouTube jest pewnym sposobem dostarczania rozrywki i chodzi przede wszystkim o to, żeby widz się dobrze bawił. Nie jest najważniejszym punktem programu zachowanie się tak jak się jest, takim, jakim się jest w życiu, nie? To nie o to chodzi, chyba. Więc trudno kogoś krytykować za to, że jest kimś innym na YouTubie, a kimś innym w życiu codziennym. Natomiast ja jestem zbyt leniwy, żeby przez dłuższy czas udawać kogoś, kim nie jestem. Moje materiały, moje gameplaye są dokładnie takie, jaki ja jestem, z drobnymi różnicami, bo trudno być jednak w 100% sobą. Ale to tylko dlatego, że mi się nie chce kogoś odgrywać. I to jest główny powód. I tyle. To nie chcę, żeby to było odbierane jako jakieś, nie wiem, szlachetne podejście do YouTube'a. No tak jest, bo tak się ułożyło w moim przypadku, nie? Może gdybym parę lat temu uznał, że udawanie kogoś innego przynosi lepszy skutek i sprawia mi więcej frajdy, to może bym dzisiaj udawał kogoś innego i by mi się wydawało to zupełnie normalne, nie? Denerwujący kanał napisał na superczacie: skończyłem czytać i grać Wiedźmina, czuję brak. No tak, to jest prawda. Jak się człowiek pozbawi takiego narkotyku w postaci Wiedźmina, czy gry, czy książki, to wiesz co? Mogę ci coś, z przyjemnością ci coś doradzę. Jeżeli bardzo serdecznie polecam ci książki Piekary o Inkwizytorze. To jest rozległy kawał opowieści, w zasadzie nigdy nie dokończony, ale to jest zbiór takich opowiadań bardzo często i cholernie przyjemnie to się czyta. I to też jest fajny materiał na grę, gdyby ktoś kiedyś chciał. Albo Grzędowicza i Pana Lodowego Ogrodu, też fajna rzecz. Może to uzupełni twoje braki w satysfakcji dostarczanej przez te opowieści, takie książkowo-growe. Więc tyle. Też muszę sobie zrobić taką listę. Jeżeli się zaangażuję w to Radio Rock Live, a możliwe, że się zaangażuję, to muszę sobie zrobić listę rzeczy, o których zawsze mogę wspominać, nie? Czyli listę książek, które mogę polecić, albo listę seriali, albo listę filmów, bo takie, jak mnie ktoś zapyta tak nagle, to mi wylatują mi te, z głowy mi te rzeczy wylatują. Co myślę o świecie dysku? Ja bardzo lubiłem opowiadania Pratchetta. One są takie mądre.
Tam jest dużo fajnych takich rzeczy, które dają do myślenia, nie? Natomiast ja nie lubię fantastyki takiej satyrycznej. Ja lubię uwierzyć w ten świat, nie? A to, co pisze Pratchett, jest takie... jest zabawne, ciekawe, inteligentne, ale niewiarygodne, nie? I to mnie zawsze odrzuca. Ja lubię przygody. Moja żona się śmieje, że ja czytam, kurde, książki o księżniczkach i o smokach. No może jest to prawda, nie? Może jestem zdzieciniałym, kurde, gościem. Ale lubię uwierzyć w te opowieści, a Pratchett mi to utrudnia. Więc jego traktuję jako taką literaturę, która jest po prostu zabawna i ma dawać do myślenia. Ale historie mnie tak nie kręcą. Mam do Beksińskiego podobny głos? Powinienem robić wieczór płytowy. No może. Może i mam. No. Bardzo dziękuję za wszelkie komplementy tutaj z waszej strony. Olender, powiem wam, że ten super czat, tak, ja muszę zerkać co chwila na swoje... O, no widzicie. Bo on mi się tak pojawia... On się powinien na górze... widzicie, no. Ale Chris Krank napisał do mnie na superczacie: pozdrawiam. No bardzo ci dziękuję, Chris, Chrisu. Ja również ciebie pozdrawiam. To miłe. W ogóle te superczaty... Ja się tak trochę broniłem przed wszelkimi dotacjami do tej pory, ale to jest... Kurde, też z tym moim patronitem zawsze było sporo zamieszania. Jakby... Ciężko jest docenić youtubera, no bo co można zrobić? No można dać łapkę, napisać komentarz, nie? I nie chcę jakoś tak... Zawsze mi jest też głupio brać dotacje, bo mi niczego do szczęścia nie potrzeba i dlatego nigdy do tej pory na streamach sobie nie zrobiłem systemu dotacji, ale jest w tym coś takiego cholera fajnego, że ktoś w zasadzie nie jest zobowiązany do tego, ale coś daje od siebie, nie? Takiego, coś, czego nie musi. I to jest takie pozytywne. Sprawia mi to masę frajdy, kurde. Ale to generalnie zarabianie pieniędzy przy okazji też sprawia masę frajdy. To nie jest żadna tajemnica, ale tak. Ja widzicie. No, dziękuję, tak czy inaczej. Jakoś Andrzeja Pilipiuka, jeszcze się do Andrzeja Pilipiuka nie zabrałem. Ja zawsze dużo czasu mija, też do Grzędowicza się zabierałem długo. Jakoś nie mam takiego zaufania do polskich pisarzy. Zawsze mi czegoś brakuje. Na przykład do Sapkowskiego, do Wiedźmina, lata temu, ale też się zabierałem długo. Bardzo mi się podobały opowiadania, natomiast sama ta główna opowieść składająca się z 5 tomów, nie jestem do końca przekonany. Wydaje mi się, że czytałem lepsze książki innych pisarzy. Piekary na przykład, no ale to wiecie, kwestia gustu, nie? Nie każdy musi uważać Wiedźmina za arcydzieło przewyższające wszelkie inne dzieła, nie? Wszelkie inne książki, więc uważam, że to jest dobra książka, ale że czytałem lepsze, nie? Podobnie było z Piekarą, nie? Piekara świetnie pisze, fantastyczne są te opowiadania, takie mocne, mroczne, takie, że... No, aż taki cholernie klimatyczny. Ale Piekara znowu nie jest w stanie dokończyć tych wszystkich opowieści. To wszystko są niedociągnięte historie, takie przerwane, niedopowiedziane. I to też mnie wkurza, nie? Więc ci polscy pisarze zawsze gdzieś mnie, kurde, kopną w dupę, no. Jak się zaangażuję w jakiegoś, to potem się okazuje, że albo tak nie do końca mi się podoba to, co napisał, albo nie dokończył tego, co miał napisać i to tak... Więc za Pilipiuka się jeszcze nie wziąłem, bo myślę sobie, no ciekawe, jak mnie ten Pilipiuk teraz potraktuje, kurde.
Słuchajcie, jakoś w ramach Radia Rock staram się unikać tematów gamingowych. Od czasu do czasu sięgnę po nie, ale raczej z rzadkością. Ja jak gry pokazuję cały czas na YouTubie, a teraz jest taka okazja, żeby sobie z wami pogadać trochę o rzeczach, może nie do końca związanych z grami. Więc jak ktoś tam któryś raz z rzędu pytał tą samą grę, ja nie odpowiadam, to znaczy, że po prostu nie mam ochoty odpowiadać, bo interesują mnie takie pytania trochę z życia wzięte bardziej. Przynajmniej tutaj. O, Kuba. Cześć, Kuba. Dziękuję za super czata. Pozdrawiam serdecznie. Napiszcie coś zawsze. Jak ktoś mi na tego super czata już coś tam dorzuca coś od siebie, to napiszcie, żebym ja zawsze mógł coś odpowiedzieć czy coś, bo to czuję się zobowiązany, a nie wiem, co ci, Kuba, powiedzieć. Oprócz tego, że dziękuję. Jakiej kapeli ostatnio słucham? Kurczę, ja, jeżeli chodzi o moją muzykę, to ja jestem bardzo przywiązany do muzyki, którą odkryłem będąc młodym człowiekiem. I najczęściej słucham cały czas Paradise Lost, Soundgarden, Pearl Jam od czasu do czasu. Rolling Stonesów czasami mi się zdarzy posłuchać, rzadko sięgam po nową muzykę. A jeżeli już sięgam, to często to są jakieś takie soundtracki z filmów. To lubię. Co ja myślę o sytuacji w Polsce? Mój Boże, strasznie rozległy temat. No Jezu. Myślę, że sytuacja w Polsce jest bardzo zbliżona do sytuacji na świecie, w sensie takim, że strasznie jesteśmy podzieleni. Że zastanawiam się czasami, czy to nie jest gdzieś wina internetu. Też do pewnego stopnia. Opowiadałem podczas... To będzie długa historia, więc możecie sobie na chwilę podarować pisanie, bo jak ja się rozgadam, to w ogóle nie zwracam uwagi. Opowiadałem o tym, że w związku z tym, że mamy dostęp do internetu i w związku z tym, że mamy dostęp do Facebooka, to możemy sobie wydzielać informacje, znaczy możemy sobie ograniczać... O Jezu, ktoś napisał... Chris, znowu, słucham ciebie rok i pykam w Diablo 2. Okej, okay, fantastycznie, bardzo się cieszę. To bardzo jest, lubię, jak ktoś gdzieś tam mnie puści w tle i sobie gra w jakąś gierkę. To pozdrawiam wszystkich takich graczy. Więc opowiadałem o tym, że to my sami sobie tworzymy źródła informacji. To często powoduje, że ograniczamy sobie dostęp do informacji, które nam się nie podobają. Czyli co robimy? Na Facebooku dodajemy do obserwowanych tylko tych ludzi, którzy mają zdanie podobne do naszego, a jeżeli ktoś mówi coś, co nam nie sprawia przyjemności, co nie wpisuje się w nasz światopogląd, to go wywalamy i to go unikamy. W rezultacie nasz świat się staje taki bardzo dwuwymiarowy, albo czarno i biały, nie? Że gromadzimy sobie informacje tylko takie, które nam się podobają, odrzucamy zupełnie takie, które nam się nie podobają. I nam się wydaje, po jakimś czasie ulegamy tej iluzji, że wszyscy, którzy mówią to samo co my, są spoko, a wszyscy, którzy mówią coś innego, są bardzo, bardzo nie w porządku, nie? I przestajemy ludzi postrzegać jako zbiór różnych poglądów, zróżnicowanych, a zaczynamy postrzegać ich tylko przez pryzmat tego, że są podobni do nas, bo mają takie same poglądy jak my, albo są skrajnie różni od nas, ponieważ gdzieś tam mieli inny pogląd, nie? I cały świat wygląda dokładnie teraz w ten sposób. W Polsce mamy dwie siły, powiedzmy, że niech to będzie prawica i lewica, chociaż to jest duże uproszczenie, i nie ma w ogóle nic i porozumienia między nimi. Coraz większy jest podział, coraz bardziej wściekły. I ci, którzy są lewicowi, postrzegają prawicę przez pryzmat ruchów neonazistowskich, skrajnych jakichś ekstremalnie religijnych i tak dalej, co jest błędem, bo przecież tam też są ludzie umiarkowani. I z drugiej strony ci, którzy są bardziej po stronie prawicy, postrzegają tych z lewej strony jako lewaków skrajnych, gejów tylko najpewniej i poprawnych politycznie do bólu, co też jest nieprawdą, bo też są tam bardziej umiarkowane poglądy. Stany Zjednoczone wyglądają w ten sam sposób, też się podzieliły. Są demokraci i republikanie, I są tam skrajny rozrzut jakby poglądów, nie? Internet, jakby to zagrożenie internetu, którego myślę nikt nie postrzegał do tej pory. Zawsze mówiło się o internecie, że to jest taki, że zalew informacji, jaki dostarcza nam internet, jest niebezpieczny, ponieważ trudno nam przefiltrować informacje nieprawdziwe od prawdziwych. To jest owszem, to jest fakt.
trudno nam odfiltrować te informacje, ale większym zagrożeniem jest to, że opowiadamy się po jednej stronie i pozostajemy po tej stronie, że nie dobieramy sobie poglądów, nie poszerzamy naszej bazy wiedzy, tylko ograniczamy coraz bardziej, aż do takiego momentu, że niektórzy ludzie są jednym wściekłym, nienawistnym punktem, że mają jeden określony pogląd, trzymają się go za wszelką cenę, a wszystkich, którzy myślą inaczej, traktują jako skrajnych idiotów albo wręcz niebezpiecznych ludzi. Nie? Więc paradoksalnie, kurde, internet zamiast dostarczać tak dużej ilości informacji, że można by się pogubić, dostarcza tych informacji mniej, ponieważ je ograniczamy sobie sami. No, rozgadałem się. To jest, proszę Państwa, koniec odcinka, więc od razu przeskoczę do następnego. Okay. Znaczy tu, żeby coś się działo na ekranie, puszczam. I to też mnie trochę... Przepraszam, bardzo długo gadałem. I często się chyba powtarzam. No to jest mój, jakby mój światopogląd jest... Też się trochę zmienia, ale jest bardzo określony, nie? Mam swoje obawy dotyczące świata. Jak ktoś podrzuci, jaka jest twoim zdaniem sytuacja w Polsce, to ja bam, od razu wchodzę, kurde, na opowiadanie. No. Więc jakby... Czasami mam wrażenie, że mówię strasznie banalne rzeczy. Takie, które dla każdego powinny być oczywiste. I mi głupio z tego powodu. Ale chciałbym powiedzieć, że jeżeli macie swojego Facebooka, większość z was ma, to starajcie się nie ograniczać dostępu do informacji. Nawet jeżeli ktoś was wkurza, nawet jeżeli ktoś ma poglądy inne niż wy, to nie wyrzucajcie go od razu. A nawet wręcz od czasu do czasu poszukajcie sobie kogoś, kto mówi rzeczy zupełnie takie, które wam się nie podobają. Ja dostrzegłem to u siebie jakiś czas temu, że faktycznie ograniczyłem sobie znajomych tylko do tych ludzi, którzy mają podobne poglądy do mnie. Nie? I wydawało mi się, że wszystko jest cacy, że wszystko jest cudownie. I nagle dotarło do mnie, że kurde mol, a skąd ja mam, jak ja mam poszerzać swoje horyzonty, skoro dookoła są ludzie, którzy mówią dokładnie to samo, co ja chcę usłyszeć, albo mówią dokładnie to samo, co ja, nie? Więc zacząłem szukać takich osób, które mają inne poglądy niż ja i to nie jest wcale proste. Nie mogę się, strasznie ciężko mi się było z tej bańki informacyjnej wydobyć. Poszukać informacji od ludzi, którzy myślą inaczej niż ja, nie? I teraz mam taki problem ze szczepionkowcami i antyszczepionkowcami, nie? Bo ja jestem za szczepieniem i to tak bardzo, bardzo mocno. I no nie mogę, jak za każdym razem, jak słyszę jakiegoś gościa, który mówi, że on się nie będzie szczepił, bo autyzm i korporacje i sprzedają szczepionki wielkie i zarabiają na tym gigantyczne pieniądze, to mnie kurwica bierze zaraz i nie mogę tego na spokojnie słuchać, nie? A wiem, że powinienem, że mimo wszystko, że uważam, że to jest idiotyzm nie szczepić dzieci, że to się stwarza zagrożenie i się ryzykuje życiem dziecka, to myślę sobie, cholera, nie, powinienem jednak posłuchać. Ale ciągle nie mogę, ciągle mnie te szczepienia wpieniają, więc jestem, ale szukam innych poglądów, nie? Może się czegoś dowiem, cholera wie. Więc tak, to tyle, jeżeli chodzi o oczywistości. Widziałem, że też ktoś mnie tutaj z superczatem pozdrowił. Łukasz Modzelewski. Dziękuję Ci bardzo, Łukaszu, za te 5 złociszy i upraszam po raz kolejny, jak już coś tutaj na superczacie do mnie wysyłacie, napiszcie, to będzie mi bardzo miło, gdybym mógł odpowiadać na jakieś pytania, albo coś skomentować, albo coś. Sons of Anarchy. To jest serial, który mi polecaliście wielokrotnie. A ja jakoś obejrzałem początek i nie mogłem się przekonać do tego serialu. Rozumiem jakość sensacyjnej opowieści, nie? Tam oferowanej. Ale dla mnie... Znaczy, jeszcze spróbuję, to ja nie mówię, że serial jest zły czy coś. Że on mi nie podszedł, dlatego że ja bardzo często w serialach poszukuję jakiegoś... czegoś fantastycznego. Takiego... albo science fiction, albo fantasy. W tym sensie, że lubię takie fikcyjne okoliczności. To mi się wzięło chyba od czytania Lema. To opowiadałem już nie raz, ale powtórzę. Lem w jakieś tam takie opowieści kosmiczne, czy
Tak czy inaczej, zbiór opowiadań o tym, że pilot, jakiś kosmonauta, ląduje na różnych planetach i na tych planetach panują przeróżne ustroje dziwne i na tej podstawie Lem komentuje rzeczywistość, która tam zaistniała, ale też zwraca naszą uwagę, co by było gdyby nasz świat tak wyglądał, gdyby ludzkość poszła w tamtą stronę, na przykład tej konkretnej planety. I od tego czasu jakby dla mnie źródłem nowych pomysłów są takie fikcyjne światy, nie? Musi być coś takiego niezwykłego, nietypowego, żebym ja się zaczął zastanawiać, a co by było gdyby, nie? Kiedy widzę opowieść, która jest realistyczna, oparta być może na faktycznych wydarzeniach, albo po prostu tylko sensacyjna, to ona mnie tak nie kręci, nie? Ja lubię niezwykłości, bo wtedy w nich się mogę doszukiwać różnych filozofii, ja sobie lubię tak pokombinować i pomyśleć, nie? Więc Sons of Anarchy wiele razy żeście mi polecali i mam gdzieś to na uwadze, ale cały czas wpada mi jakiś inny serial, taki jakiś bardziej fantastyczny czy coś. Więc. Czy wybieram się za tydzień na maraton Obcego? Nie wiem, czy takie duże pieluchy można gdzieś kupić. Nie, chyba się nie wybiorę. Ale a propos maratonów, Moiko, to jest taka firma, która oferuje internet we Wrocławiu. Ja z nimi współpracuję, bo oni mi na przykład dostarczają internet tutaj do domu. I to jest wybitny internet. Więc skorzystam z okazji i polecam gorąco. Oni robią jakieś takie pokazy filmów o superbohaterach. Właśnie takie maratony, więc najpewniej tam będę. I jak coś takiego się wydarzy, to będę dawał znać na Facebooku. Więc. Okej. Ktoś mi tutaj napisał znowu. O, pochwaliłem internet. O, niech to licho porwie. Tu. Już lepiej? O, lera. Zaraz. Znaczy, trochę mnie zatkało, że są te lagi. No, przepraszam, no są. Nic nie poradzę. Postaram się zaraz. Znaczy, chyba niewiele mogę zrobić. To powinno minąć za chwilę. No, są lagi, no są. No, nic nie poradzę, no. Poczekajcie chwilę. Zróbmy sobie przerwę. Napijmy się wody. Ja się zastanawiam, czy to lag jest u mnie, czy to jest lag na YouTubie, bo ode mnie idzie sygnał bez problemu. Nie mam w ogóle zgubionych klatek, więc 100% ode mnie idzie. No, nic nie poradzę, przepraszam was za to. Zobaczę, czy tu mi się coś nie ściąga, ale nie. Okej, okay. Może się sytuacja poprawiła albo coś. Okej, okay. No, smutek wielki. Hmm.
No ja próbuję coś tutaj robić, ale nie wiem, czy coś się dzieje. No, co chwila, ja nie mam jak tego zweryfikować. Ode mnie sygnał idzie pełen, więc to nie są u mnie lagi, to musi być YouTube. Bo ja nie mam żadnych zakłóceń, 100% sygnału wychodzi i idzie bez problemu, no. Cholera. No dobra. Zrobiłem restart, no. Ja tu jestem, tak czy inaczej. Okej. No jak tam, moi drodzy? Trochę lepiej? Zrobiłem reset, no bo co zrobić? Problem z YouTube'em jest taki, że tu jest to archiwum, ono się dziwnie rejestruje w przypadku takich sytuacji. Jak muszę zatrzymać stream i go ponowić, a to się pewnie zapisuje w postaci dwóch plików, no ale no dobra. Przepraszam was za te problemy. One nie były po mojej stronie, one były po stronie YouTube'a. Coś tam się musiało z sygnałem stać. No to cieszę się, że wszystko gra. Jeszcze raz pozdrawiam osoby z superchata i już czytam, bo dotarło do mnie kilka wiadomości, a nie chciałem czytać tego wtedy, jak były lagi. Kuba Long pyta, czy dałoby się do mnie wysłać list po autograf. No wiesz co, nie, no staram się unikać podawania adresu, więc trudno by było, ale... Możesz napisać, mam taki mail kontaktowy, on się dokładnie brzmi to tak, kontakt.rok@gmail.com i tam możesz poprosić o to, żeby o ten autograf i wtedy moderator powinien ci dać adres biura i na ten adres możesz podesłać, oni mi po prostu pokażą, przekażą, ja podpiszę i tyle, nie? Więc możemy tak to zrealizować, więc spróbuj. Niczego nie gwarantuję, bo to ludzie są zajęci różnymi informacjami, więc może ci się nie uda przebić, ale mojego własnego adresu raczej nie podam, z oczywistych powodów, nie? Michał 811 napisał do mnie tak. Rok, polecam Andrzeja Ziemiańskiego. Wiesz, że już jest trzecia część Stalowego Serca? W ogóle to jesteś super człowiekiem, pozdrawiam. No, Michale, bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję. Nie wiedziałem, wiem, że była druga część Stalowego Serca i druga część się nazywała Pożar i jestem w trakcie czytania, nazywa się. Także dziękuję za informację o trzeciej części, chętnie sięgnę. Andrzej Ziemiański, mówisz? No dobrze, też będę to pod uwagę. Maurycy Jasiurski napisał do mnie tak. Witaj, właśnie się nauczyłem, jak działa Superchat. Wysłałem pierwszą wiadomość pustą. Aha, to ty wysłałeś, widzisz. Skąd się wziął pomysł Radia Rock? Pozdrawiam z Londynu. Dziękuję za pozdrowienia z Londynu. Znaczy, jakby Radio Rock publikowałem od jakiegoś czasu. Ja lubię sobie pogadać, ale zawsze mam... To dla mnie nie jest proste. Nie lubię... Kurde... Ja bardzo słabo reaguję na krytykę, to znaczy, żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie? To jest, to czasami ktoś mi pisze, że ty słabo reagujesz na krytykę, nie? Ale to o coś innego chodzi. Jeżeli ja robię vlogi, nie? I zrobię vloga, którego po jakimś czasie uznam, że coś zrobiłem źle, że on był kiepski, to jakby moja własna krytyka blokuje mnie od robienia następnych rzeczy, nie? I zrobiłem 8 części Radia Rock, takich pogadankowych, vlogowych, i ta 8 część mi się nie spodobała. To znaczy zrobiłem tam coś, co obiecywałem sobie, że nie będę robił, jakby pozwoliłem sobie na zbyt wiele, nie? I to mnie strasznie przyblokowało. I przez dłuższy czas nie mogłem nagrywać Radia Rock w normalnej postaci. Ale teraz przyszła okazja, żeby zrobić live'y. Miałem okazję też pogadać właśnie na ognisku z ludźmi, z Mateuszem, MKRR-em. Gadałem i on mówi, że jednak live na YouTubie to jest fajny pomysł i postanowiłem po to sięgnąć,
i spróbować Radio Rock robić w tej konwencji, właśnie takiej streamowej, na żywo, gdzie mogę pogadać trochę z wami, posłuchać waszych pytań. I to mi się cholera podoba bardzo, więc planuję codziennie od między 19 a 20 robić takiego live'a. Mam nadzieję, że mi się uda wszystko ogarnąć. I mam kilka pomysłów, jak to prowadzić, żeby było ciekawie. Żeby nie było tylko moje gadulstwo, ale też, żeby coś ciekawego się działo na obrazie. Nie? Teraz wrzuciłem jakiś swój gameplay, więc tylko taki zapychacz jest, ale będę pracował nad następnymi rzeczami. Więc proszę bardzo serdecznie, mam nadzieję, że odpowiedź jest wyczerpująca. Andrzej Sajenko wysłał mi tutaj takie życzenia, aby nie lagowało. No bardzo ci dziękuję, też chciałbym, żeby nie lagowało. Maciej Dudek pisze do mnie tak. Pozdrowienia od mojej narzeczonej, która nie ma wyboru i musi cię oglądać. I w zależności ile dasz, tyle znaków masz do wykorzystania. Na przykład 5 zł to 0 znaków. O kurde, tego nie wiedziałem. Ja jakby nie rozumiem tego super czata, czyli rozumiem, że jak ktoś mniej wpłaca, to może mniej napisać. Jeżeli można to gdzieś zmienić, to proszę dajcie mi znać, ja bym najchętniej pozbył się tego ograniczenia. Ja pozdrawiam twoją narzeczoną bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że oglądanie mojego streama nie jest aż tak przykre dla ciebie, jak zdaje się twój chłopak sugerować, znaczy twój narzeczony. No wybacz, no czasami tu gadam o grach, nie? To jest może słabe, a czasami mówię rzeczy oczywiste, co też jest pewnie słabe, ale nie mogę się powstrzymać, od po prostu tania wsiowa filozofia czasami ze mnie wychodzi. Ale pozdrawiam. I pozdrawiam również Kubę Puchatka, który nic nie napisał, pewnie dlatego, że są te ograniczenia. Jak się dowiem, jak te ograniczenia usunąć, to zmienię. Czy te streamy, czy te live'y będą na YouTubie? Będą jako niepubliczne. To znaczy, uważam, że te materiały są jakby nie są wystarczająco dobrej jakości, żeby były na moim kanale. Ja mam wysoki standard, mam, nie? Znaczy, można o mnie powiedzieć, ja się wcale nie pogniewam, jak ktoś mówi, że jestem nudny, że za dużo gadam, że słabo gram w FPS-y, że słabego mam aima, nie? To jest spoko, ale ja mam... Jakość tych nagrań musi być wysoka. Jak coś jest spieprzone i coś jest nieidealne, są jakieś przerwy, albo na przykład nie gadam przez 5 minut, albo są lagi, nie? To mi się nie podoba i to powoduje, że ja wolę jednak trzymać te streamy w niepublicznych. One nie są jeszcze tej jakości, jaką ja bym chciał osiągnąć. O Boże, czy mój syn ogląda innych YouTuberów niż mnie? Mój syn w ogóle mnie nie ogląda. Ja należę do tych kategorii, do tej kategorii YouTuberów, których on w ogóle nie trafi. I próbuję go namówić, synu, obejrzyj coś mojego, to fajne jest. Bo on też sobie gra w coś i puszcza sobie jakiegoś YouTubera w tle. Nie? I to takiego YouTubera, którego ja nie mogę, kurde, zaakceptować. W tym sensie, że nie, że jest jakiś wulgarny czy coś, tylko taki nie podoba mi się to, nie? Bo nie jest na przykład zbyt mądry albo coś. Nie? I mówię, synu, no pójść może coś mojego jakoś w Lego w tle, skoro i tak chcesz tylko słuchać. Jak ktoś gada w tle, to może może się czegoś nauczysz ode mnie, nie? Ja chciałbym, żeby mój syn oglądał moje filmy. Kurde, no to jest moje marzenie, nie? Ale nie, niestety nie. No nie trafiam do tego najmłodszego pokolenia, z bólem serca mówię, no i co zrobić, no? Smutek mnie ogarnia wielki z tego powodu. No ale no co, no, cieszę się, że chociaż mogę z nim pogadać poza elektroniką, nie? Maurycy Jasiurski pisze tak. Czekam z niecierpliwością na kolejne radiowe odcinki. Jesteś fajnym gościem i dawaj i tak dalej. Lepiej niż niejedno radio komercyjne. No cholera, dziękuję ci. Wiem, że to z sympatii mówisz, nie? No, dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło. Wszelkie komplementy są zawsze mile widziane, więc staram się jak mogę. Staram się jak mogę. O Jezu drogi, już teraz trochę rzadsze są wpisy na czacie, to mi tu jakieś hejterskie komentarze wpadają. O Boże drogi. Ach, no dobrze, zablokujmy tu kogoś z tego powodu. Marcin Malon pyta, czy grałem w Dawn of War 3. Polecam, jeśli grałeś. Znaczy, pisze tak. Polecasz, jeśli grałeś? Może coś na kanale się pojawi. Dzięki za wszystko, co robisz. Mam nadzieję, że codzienne live wypalą. Grałem w Dawn of War 3 i mi się nie spodobało. To znaczy, ja zawsze nagrywam odcinki premierowe, ale Dawn of War 3 mi jakoś zupełnie nie podeszło. Ono jest...
Nie wiem, o co chodzi w tej grze. Znaczy, mówią, że to jest połączenie jedynki. Mi się dwójka bardzo podobała. Jedynka pograłem trochę, ale nie tak bardzo. Dwójka, bo ze względu na to, że ta historia była skupiona na kilku oddziałach i to było takie mi bliższe. Natomiast ta trójka w ogóle nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi w tej historii. No, jakoś mi nie podeszła. Jeszcze spróbuję się zabrać. Może to moja wina, że mi nie podeszło, więc... Więc tak. Okej, to... Siema, skomentujesz na tego fanpage'a Spider Hexapod. No, chyba nie, bo potem, kurczę, wiesz, bardzo ci dziękuję za tą dyszkę, co mi tu wysłałeś, ale to potem będzie wyglądało tak, że ja, jakbym spełnił tą prośbę, to potem ludzie zaczną mi wysyłać kasę, żebym ja pokazał ich fanpage'a, nie? To będzie wyglądało tak, to przestanie być live, w którym rozmawiam sobie z widzami o różnych rzeczach takich, a zacznie być live'em, na którym pokazuję... rzeczy za kasę, nie? Więc nie pogniewaj się, mam nadzieję. Znaczy, mam nadzieję, że się nie pogniewasz, ale wolałbym się w tę stronę nie iść, bo to... źle się dla mnie skończy. No proszę, jakie to miłe. Jad Nowaczek napisał tak. Rok, ja też twojego kontentu nie trawiłem z początku, ale jak ukończyłem 12 lat, aktualnie mam 16, oglądam cię aż do teraz. No bardzo ci dziękuję. To jest zawsze bardzo taka przyjemna informacja, która trochę łaskocze ego, czy tam poklepuje ego po plecach, kiedy ktoś do mnie pisze i mówi, słuchaj, jak byłem młody, to nie do końca rozumiałem to, co masz do powiedzenia, ale teraz jestem starszy i to zaczyna mi pasować. I to sobie myślę, o kurde, jak fajnie. Znaczy, nie mam nic przeciwko temu, żeby mnie oglądali młodzi ludzie, tacy dwunastoletni, czy nawet młodsi, no, tacy młodzi, jak na przykład mój syn, ale jakby człowiek ma trochę satysfakcji więcej, jak widz jest odrobinę starszy, nie? Bo im starszy jest widz, tym ma większe wymagania i fajnie jest spełniać te jakby większe, trochę podwyższone wymagania, nie? I młodszy jest, ja też byłem młody, ja mam to do siebie, że pamiętam, jaki byłem, kiedy byłem dzieckiem i wiadomo, że jak się było dzieckiem, to człowieka interesowały te rzeczy, które są robione dla beki, nie? A im człowiek stawał się starszy, tym bardziej chciał coś wyciągnąć dla siebie, z tego, co tam ogląda, chociaż to oczywiście w moim przypadku nie było oglądanie internetu, ale filmów bardziej, nie? Czy czytanie książek. Więc tak, bardzo mi miło. Dziękuję bardzo serdecznie wam, moi drodzy widzowie, że się starzejecie. To bardzo miłe z waszej strony. To znaczy, że nie jestem jedyny. No dobrze. Ja na przykład mam 12 lat i jesteś spoko. No dzięki, pozdrawiam cię, żółwik. Co my tu mamy? Czy gdy chodzę do kina, to z rodziną, czy bardziej samemu? Bardziej samemu albo z kumplami. Jeżeli już właśnie a propos kina, jutro idę na Guardians of the Galaxy. Powinno być fajnie i to idę z kumplami. Trudno mi chodzić do kina z żoną, bo mamy 9-letniego syna i on raczej nie chodzi na te filmy, co my. I jeszcze cały czas mamy takie obawy, żeby go nie zostawiać samego w domu, bo to jest łobuz. Jeszcze nam ognisko rozpali na środku salonu, chociaż takich skłonności nie ma. Z dzieckiem teraz to jest tak, że zostawisz tableta i możesz przez 3 godziny masz spokój nawet, nie? Więc myślę, że zupełnie spokojnie możemy chodzić do kina. I już próbuję moją żonę namówić cały czas, że ej, nie przejmuj się, zostawimy go, nic mu się nie stanie. Zostawimy mu telefon najwyżej, żeby zadzwonił, gdyby coś się działo. I tyle. I już jestem bliski przekonania mojej żony. I wtedy zacznę częściej z nią chodzić. Ale na razie ona się jeszcze boi. Nie? Nie chcę zostawiać młodego samego, więc chodzę albo sam, albo z kumplami. No proszę. Mac Irfel napisał co do słuchania w tle. Od początku trwania audycji wraz z kolegami słuchamy cię w tle, rozmawiając jednocześnie na Skype'ie. Wspaniała atmosfera. To pozdrawiam bardzo serdecznie uczestników tej rozmowy. Miło mi, że mogę wam dostarczyć odpowiedniego tła do rozmów. No i to fajne. No proszę.
Makr napisał do mnie tak. Witam. Na superczacie napisał, więc od razu czytam. Witam. Świetna sprawa z radiem. Częściej tematy polityczno-społeczne. Pozdrawiam z Coventry. Czyli znowu, ale to łatwo poznać, bo tu w funtach, w funciakach dotacje lecą, moi drodzy, w funciakach. Więc poznaję. Ja bym chętnie bym poruszył tematy polityczno-społeczne, ale to jest zawsze, kurde, wsadzanie kija w mrowisko, nie? I to przez kija. Mam wrażenie, że wsadzam swoją własną rękę. Czasami. A coś wam opowiem a propos tematów politycznych. Mam jeszcze... Nie, to powiem wam innym razem. Opowiem wam innym razem, ponieważ wybiła godzina 20. To jest czas kończenia mojego streama. Dziękuję wam bardzo serdecznie za przebywanie tu ze mną, za te wszystkie dotacje na superczacie. To jest mega fajna sprawa, bo przecież kasa to nie jest zła rzecz. Staram się bronić przed tym pomysłem, że tu chodzi o kasę, Ale mniejsze z tym, no, tego nigdy nie przewalczę, ale to jest niewątpliwie takie potwierdzenie, że komuś chce się dać coś od siebie, takiego, czego nie musi dawać i to jest miłe. Chciałem powiedzieć, że kończę tak o 20, ponieważ o 20 wrzucam zawsze film i chciałbym ten live kończyć takim filmem, żebyście mogli jeszcze posiedzieć ewentualnie, jeżeli ktoś ma ochotę. Dzisiaj pokażę wam materiał dotyczący gry Alex, robionej przez Piranha Bytes, czyli przez twórców Gothica, która ma być oczywiście nie kontynuacją Gothica, ale takim spadkobiercą pomysłów, jakie były w Gothicu i systemu prowadzenia rozgrywki. Więc zapraszam was bardzo serdecznie do obejrzenia tego materiału i pozdrawiam. Czy zrobię archiwum z live'a? No gdzieś tam jakieś to archiwum będzie. Zatem trzymajcie się, zapraszam was na ten film, który o 20 wystartował i do jutra. Do jutra o 19, gdyby coś miało być, gdyby coś się miało zmienić, gdyby tego live'a miało nie być jutro, to będę pisał na Facebooku, ok? Więc zerknijcie tam, gdyby ktoś poczuł się zawiedziony, bo mnie nie ma z jakiegoś powodu. Na jutro właśnie idę na Strażników Galaktyki, więc może się okazać, że akurat seans wypadnie w okolicy 19, ale będę raczej celował w te godziny 21-22, więc powinienem spokojnie zdążyć z live'em. Trzymajcie się. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie za ten spędzony czas i do zobaczenia. Nie chcę siedzieć dłużej niż godzinę, bo raz zależy mi na pokazaniu wam tego filmu, a dwa, żebyście się za bardzo nie znudzili za szybko moim towarzystwem. Trzymajcie się. Hej, hej.